Siema, dzięki za to, co było wczoraj. Akihiko jest ranny i byłam bardzo niespokojna o pracy samu na sama z Mitsuru. Ranny? Tak, Akihiko senpai. Senpai został zaatakowany przez cienia wtedy, kiedy ty zemdlałeś. Powiedział, że jego żebra zostały zranione, czy tam się zranił w żebra trochę. Kari zaczęła z tobą gadać w klasie. Can I have a minute? Come to the lounge when you get back to the dorm. I have something to tell everyone. Okay. I'll save the details for later. See you there. Let's go. Suru wyszła. Była bardzo dyrektywna. She's probably busy with things like student council, unlike us. Ooh, Yucatan. Do I sense some hostility? Może zazdrość? Wygląda na to, że Junpei też słuchał. Well, it's not that I don't like her. She's just... No, jest... Dokończ proszę to, co chciałaś powiedzieć. Wtedy bym powiedział dla niej. To, co o niej myślisz. I znowu plotki by się zaczęły. Welcome back. Hello. We were waiting for you. There's someone I want to introduce. Huh? Hey, hurry up. Hold your horses. This is freaking heavy. What's up? W kwiatkach, kurde, jest. Junpei? Why are you here? This is Junpei Iori from class 2F. He'll be staying here as of today. He's staying here? You've got to be kidding me. Chyba za bardzo nie lubi Junpei'a Yukari. I bumped into him the other night. Tak, nie lubi jego. He has the potential, but he just awakened to it recently. Ciekaw jestem, jak on to zrobił. I told him about us, and he agreed to help. You have the potential? For real? No. He found me crying like a baby at the convenience store, surrounded by a bunch of kids. No dobra. I don't remember much, but man, that's embarrassing. Ja nie płakałem, kiedy zobaczyłem te wszystkie trumny. He said that's, you know, completely normal in the beginning. Like being confused and not remembering anything. Did you guys know that? Aha. Oh, that's good. You should, since you're a Persona user. But man, I was shocked to find out about you guys. I had no idea. Pewnie nikt o tym nie wie. I'm glad I'm not the only one. It could get kind of lonely, you know? I'll bet you're stoked too, right? Having me join? Tak, w porządku. Im nas więcej, tym weselej. Yeah. Junpei dołączył do SES. Well, enough with the introductions. I think we're about ready. Okay, everybody's here. I Trynkiewicz. I'd like your undivided attention. For a long time, Mitsuru and Akihiko were the only Persona users we had. But that number recently jumped to 5. Umiem liczyć, yay! Therefore, starting tonight at 12 a.m., I'd like to commence the exploration of Tartarus. No, eksploracja Tartarusa to też jest bardzo ważna część tej gry. Tartarus? What's that? Sounds like toothpaste. Pasta do zębów chyba raczej, kurde, żarcie. You haven't seen it, Junpei? Hmm? It's no surprise, since it only appears during the dark hour. The dark hour? Just like the shadows. Interesting, huh? Pewnie. It's the perfect place for us to train. You can think of it as a shadow nest. Whoa! Their nest, huh? But, Senpai, what about your injury? No właśnie. Since Akihiko hasn't fully recovered yet, he'll only come as far as the entrance. Yeah, I know. Relax! I've got your backs. I'm not so sure about this. What about you, Mr. Chairman? I'll stay here. Pewnie. Siedź tutaj, kiedy my będziemy załatwiać, kurde, najcięższą pracę. W sumie ty persony chyba nie masz nawet. As you know, I can't summon a persona.
takim razie czemu on nie ten? Zawsze mnie to zastanawiało. Skoro on nie może wezwać tej całej persony, nie ma potencjału, to co on robi? Skąd on o tym wszystkim wie? Chyba fabuła to wyjaśnia, tak mi się wydaje, ale już nie pamiętam. Nawet jakbym pamiętał, to bym nie powiedział, ponieważ to by były spoilery. Przy okazji napiję się Mountain Dew. Mi się przydają teraz, przydadzą mi się teraz skille pro MLG. Ej! O kurde, co za grafika, nie chcą, nie wiem. Ładne linie wokół tych efektów. No i tak właśnie wygląda Tartarus. Jej! Cholernie duże miejsce. This is Tartarus, the labyrinth that reveals itself during the dark hour. Labyrinth? What are you talking about? What happened to our school? Widać, będziemy musieli iść na korepetycje. Once the dark hour passes, everything returns to normal. This is the nest you were talking about? But why? Why'd our school turn into a giant tower? Żebyśmy mogli iść na korepetycje. You don't know either? No. I'm sure it's complicated. Well, maybe now we'll find out. Mitsuru and I have only gone in to take a peek. This'll be our first time exploring it. Exciting, isn't it? Pewnie, there has to tak. be some sort of clue in here about the dark hour. Akihiko, I respect your enthusiasm, but you won't be accompanying us today. No właśnie. I know, you don't have to remind me. Nie trzeba było być taką pierdołą. Tak więc to jest Tartarus i złamać sobie żebra. Decydujesz się na wejście do wieży, ponieważ nie mam innego wyjścia z tego co widzę. Wow. It's just as cool on the inside. But it sure is creepy. This is only the entrance. The labyrinth lies beyond the doorway at the top of the stairs. First we'll have you three get a feel for this place. Why don't you go have a look around? What? By ourselves? We're not asking you to go very far. And I'll be feeding you information from here. We're also going to appoint a leader to make any necessary decisions. Niech zgadnę, kto będzie tym liderem. For real? One of us? Oh, me, pick me. You're in charge. Powiedz moje imię. Wait, why him? He doesn't look like a leader. Pewnie, że wyglądam jak lider. Widziałeś te moje włosy? But he has fought them before. Seriously? That's true, but there's another reason. You two. Can you summon your persona without any difficulties like he can? Yeah, of course I can. I think so. These are shadows we're talking about here. Without your persona, you're screwed. I'm aware of that. All right, let's head inside. Are you ready? Powiedz moje imię. Gotowy. That's the spirit. Dobra, decydujesz się przejść przez wejście. Let's go. Znak zapytania. Dziwne drzwi są w... in the corner of the lobby. No, w kącie. What's the matter? Co jest? Belwetki w twojej ręce lśni. Klucz pasuje do dziurki od klucza, tak jakby było wchłaniane to coś. I've been waiting for you. No tym razem sam nie przyszedłem z mojego własnego tego, widzimisię. The tower that you are about to venture into. How did it come to be? For what purpose does it exist? Istnieje po to, żebyśmy levele dostali. Regrettably, you are not yet capable of answering these questions. That is why you must be made aware of the nature of your power. Natura mojej mocy. Your power is unique. It's like the number zero. It's empty.
but at the same time holds infinite possibilities. You are able to possess multiple personas and summon them as needed. To nie jest takie oryginalne. And when you have defeated your enemies, you will see the faces of possibility before you. Ponieważ we wcześniejszych personach można było mieć ich kilka. There may be times każdy mógł je mieć. Grasp, but do not fear. Seize what you have earned. Your power will grow accordingly. Be sure to keep that in mind. Hell yeah. My spare time will soon be scarce, but please come again of your own accord. Mam nadzieję, że tym razem będziemy sami przyjdziemy. About my true role, the manner in which I can best assist you. Until then, farewell. Dobra, idziemy. Ten tutorial miejmy już za sobą. Hey, are you all right? Yeah, what's up? You look like a zombie. Otworzyłem te drzwi i... Huh? What door? Oczywiście tego nie widzą. Man, are you loco? Nie, jestem Maciek. Wygląda na to, że nie widzą tych drzwi. Have you been nodding off? You seem kind of out of it. Dude, you're supposed to be our leader. Get your head in the game. Come on, let's go. Okej. Możesz zobaczyć swój własny status wciskając trójkąt. Możesz tutaj zapisywać w zegarze. Możemy też się uzdrawiać, ale to jest za pieniądze. Tak więc, zapiszmy. Zawsze, kurde, zapisywać trzeba. To jest najważniejsza rzecz w każdej grze. W sumie ile już godzin? Chyba z jedną siedzimy tutaj. Godzina 19 minut i dopiero teraz pójdziemy ten... walczyć z tymi cieniami. No dobra, może być. Ech, no więc... idziemy. Jesteś gotów? Tak, właśnie dlatego wcisnąłem tą ikonkę. Powodzenia, dziękuję. Blok pierwszy, dobra. W środku Tartarusa. So, this is it, huh? No raczej. I hope I don't get lost. Raczej nie. Can you all hear me? Whoa, is that you, senpai? Krótkofalówka. I'll be providing audio backup from here on out. Wait, you mean you can see inside here? It's my persona's ability. I'd like to join you, but the structure of Tartarus changes from day to day. Zrandomizowany dungeon. Well, that makes me feel a whole lot better. Now, based on your current location, you can expect to encounter enemies at any minute. They shouldn't be too tough, but proceed with caution. Ale pierwsze piętro nigdy nie jest randomizowane, bo to w końcu tutorial. Got it. Let's go! Why is she always like that? Przestań narzekać. Zaczynajmy. Pamiętaj, że to są prawdziwe walki, w których będziesz uczestniczyć. No, teraz zobaczmy, czy będziesz mógł wyeliminować wszystkie cienie, które są na tym piętrze. Jej, let's go! Patrzcie, widzicie, jak kółka umiem robić? To znaczy, że ze mnie jest zarąbisty lider. Tak więc... no. Chociaż nie, może są zrandomizowane. Teraz to drugie piętro. No, tak więc... witam wszystkich w Tartarusie, który jest... drugą częścią, tak jakby najważniejszą tej gry, zamiast zaraz po tym życiu szkolnym. Tak więc będziemy tutaj się lać z cieniami, będziemy iść. No, uważaj, wykrywam cienia przed tobą. Rusz się, zaraz, podejdź do niego, uderz go zanim cię zaatakuje. No właśnie. Ciśnij X, żeby walnąć przeciwnika i żeby dostać dodatkowe tury. Czyli player advantage czy coś takiego. Dobra. Za szczęście jestem ekspertem w MGS-ie. Udało się! Takeba has informed me about your power, but nevertheless, you have minimal combat experience. Coś would tym you jest. Like me to explain the basics of battle? Pewnie, że tak, dla nas wszystkich. The primary offensive options available to you in battle are attack and skill. Attack corresponds to the weapon you've equipped, while skill relates to your persona's abilities. Those skills consume either stamina or spiritual power. They tend to have a greater effect.
Use whichever option best suits the situation. Keep attacking until you've defeated the enemy, but pay careful attention to your stamina. That's it for now. Did you get all that? Tak, rozumiem. Okay, then I want you to defeat the enemy before you. Try using both the skill and attack options. Okay. Tak więc, to co ona nam powiedziała, to normalne rzeczy w RPGach, no nie? Żeby zaatakować przeciwnika, używamy ataku fizycznego albo skilla. Skille to są oczywiście nasze skille. Nie, konsumują albo nasze SP, czyli manę, albo nasze HP w tym wypadku. I są silniejsze od fizycznego ataku oczywiście. I no, trzeba uważać, żeby nie paść, ponieważ jeżeli ja padnę, to będzie game over, bo nikt mnie nie wskrzesi, ponieważ nasi przyjaciele są niekompetentni, nie potrafią tego robić. Tak jest. Dobra, i przy okazji zmienię taktyki. Direct commands. No, ponieważ to jest hard mode i zresztą nawet na normalu bym to zrobił. Nie chcę, żeby coś się spierdzieliło. Tak więc możemy też zmieniać persony podczas walki. To jest ekskluzywne tylko dla mnie, ponieważ jestem zajebisty. Możemy się bronić, używać przedmiotów. Mamy jedno lekarstwo tylko, które znaleźliśmy w tej walizce. No i taktyki już pokazałem, tu możemy dawać różne ten, jakby to powiedzieć, rozkazy dla naszych członków drużyny. Możemy też poprosić o analizę przeciwnika, ale chyba nie przeanalizuję go. Tak więc, dawaj! Będziemy atakować fizycznymi atakami. Fuck me! Okej, tego żebym się nie spodziewał, walić to. Fuck, moment. On chyba jest słaby przeciwko ognistym atakom. I... No, tak to się robi. Junpei wie, o co chodzi. Dostaliśmy tabakę. Okej. O, no nareszcie możemy menu... W sumie to normalne, bo w końcu w Tartarusie jesteśmy. Uzdrowię się. Tako, tako. I tak, teraz czas potłumaczyć mniej więcej, o co tutaj chodzi. Mam nadzieję, że to nie będzie zbyt nudne. Tak więc, tutaj mamy menu naszych person. Możemy mieć ich chyba ponad 10 w tym samym momencie. Tutaj nasz ekwipunek. Kurde, mam... Wszyscy mają pierwszy level poza mną? Ja pierdzielę, rzeczywiście, no to pasuje na lidera, już patrząc na mój level. Status i tak, tutaj. Mamy takie specjalne jeszcze rzeczy, taki Academics, Charm i Courage, czyli tak jakby inteligencję, urok osobisty i odwagę, i to nam się przydaje w social linkach i tam w niektórych innych takich rzeczach, ale ja na razie będę skupiać się tylko i wyłącznie na naszej inteligencji, ponieważ w tej grze są testy, nie? W końcu to szkoła i tak dalej, tak więc niestety będę musiał się dużo uczyć. Ale będzie warto, ponieważ dostaniemy coś dobrego za to. I tak, i nasz ekwipunek oczywiście tutaj... O, możemy też persony zobaczyć. Naszych kompanów i nasze. Tak więc, no... Social link tutaj... No, to o tym mówiłem. Im większy social link, tym lepsze... Tym więcej expa za persony dostaniemy podczas fuzji. To będziemy robić w Velvet Roomie. Oczywiście pokażę wam... To zobaczycie w odpowiednim momencie. Tutaj opcję zmienię coś. Chwila. Config. Invert, tak. W ten sposób. No i let's go. I no i jak widzieliście, to walki są turowe i tak dalej. Okej, tutaj są schody. Nie musimy... Tu ten, nie będziemy iść na górę dzisiaj. Ponieważ mamy za zadanie rozwalić wszystkich cień, wszystkie cienie tutaj. No i przeciwnicy też mogą nas zapierdzielić i oni mogą dostać ten advantage i parę tur mogą, też w parę tur mogą nas rozwalić, zanim my się ruszymy, ponieważ to jest hard mode. Tak więc, no. Ach, dobra. Powstrzymałem go przed zaatakowaniem mnie. To też jest bardzo ważne. Yes, please. Nearly every type of attack is associated with a particular property.
For example, swords can be used to do slash attacks, while bows are used to do pierce attacks. Skills, on the other hand, have different properties. Bufu, for instance, indicates an ice attack. Now, most enemies are vulnerable to certain types of attacks. In other words, they have weaknesses. A fire skill will deal greater damage to an enemy that's weak against fire. To jest oczywiste. With my power, I can analyze an enemy to determine its weaknesses and strengths. That falls under tactics. Do you follow? Yes. The enemies you're facing have a weakness that you can exploit. Why don't you give it a try? Pewnie. Tak więc możemy przeanalizować oczywiście naszych przeciwników, ale nie zdąży tego zrobić, bo rozwalimy ich zanim. No. A, chwila. Chyba rotację spierdzieliłem znowu. Tak więc, to co mniej więcej o to co tutaj chodzi, to że oczywiście każdy atak ma swój element, tak jakby. Tutaj mamy na przykład ogień, no nie? Wiem, że oni są słabi przeciwko temu. Kiedy zaatakujemy ich w ten sposób, padną, my dostaniemy kolejną turę. To działa tak długo, jak są przeciwnicy, którzy stoją, no nie? Bo jak zaatakujemy drugi raz tego, mimo tego, że zarejestruje nam słabość dla niego, to niestety nic z tym się nie zrobi. Nie dostaniemy kolejnej tury. Tak więc, i robiąc coś takiego, możemy wszyscy zaatakować tych skurczybyków w ten sposób. Pist, 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 pist. I exp jest nasz. Jest, revival beat, to się nam przyda. Okej, więc tak, zobaczmy. Persona. Tak, tak, wiem, details. Tak więc mamy tu te wszystkie ikonki tutaj. Błyskawica i tak dalej. To są tak jakby żywioły i takie rzeczy, tak więc... Mamy fizyczne ataki, te trzy pierwsze, dzielą się na ataki kłute. Ten środkowy to są... Nie, ostatni to są ataki kłute, przekuwające. Ataki tak jakby obuchowe są na środku, czyli strike. I ataki cięte. I tak, mamy ogień, lód, błyskawice, wiatr, światło oraz ciemność. I każda persona jest słaba przeciwko jednej rzeczy i... Oczywiście odporna na drugą rzecz, tak więc trzeba na to uważać, ponieważ przeciwnicy też mogą użyć nasze słabości przeciwko nam. Tak więc no. Zobaczymy zaraz. Przy okazji odświeżę sobie pamięć, na co oni są słabi. Tak, słaba przeciwko błyskawicom. Słaby przeciwko wietrznym atakom. Dobra, i oni są odporni na ogień oraz na wiatr, co jest normalne, ponieważ ich persony opierają się na tych elementach. No. I przy okazji ciemność oraz światło w tej grze są bezużyteczne, ponieważ... Osiet. Kurde, oczywiście dzwonią do mnie. ZW. No i wróciłem, kurde, ten telefon wybył mnie z pantałyku. Po prostu idźmy dalej. Medycyna, hura! Tak więc no, Tartarus, tak jak to zostało powiedziane, jest randomizowany i tak dalej, ale musimy iść w górę cały czas, no nie? O, znowu cień. O Jezu, przestańcie słać do mnie SMS-y, kurde, zajęty jestem. Tak więc no. A. Okej, nie mogę uciec. Rozumiem. Kurde. Oblać. Może źle. Może być źle. A nie, jest okej. Okay. Tak, mogłem. Pewnie, że tak. An enemy will lose its balance if you exploit its weakness or land a critical hit. This will give you the opportunity to perform an additional action. In other words, you'll get to do one more thing. No właśnie, no o tym była mowa. Same enemy, or if you prefer, attack a different target. And if you succeed in knocking another enemy off balance, then you can act yet again, which means you can remain on the offensive for as long as you can keep this up.
This strategy is essential to securing victory. However, remember this. An enemy that's already lost its balance cannot be knocked off balance again. No way. You can't knock down someone who's lying on the ground, right? It's the same idea. Now, to knock an enemy off balance, you need to know its weaknesses. So don't hesitate to ask me for an analysis. I'll be sure to share the results. Pewnie, cały czas ciebie proszę o analizę, ale jesteś zbyt wolna. Yep. Then proceed with the battle. Use what you've learned to quickly dispose of the enemy. Okay. Roger. Spróbujemy. To analyze the enemy. Usmażę was wszystkich. A i przy okazji zapomniałem, kurde, przestawić rotację tą całą. Aż wciskam dół i to idzie mi w górę. Nie podoba mi się to wcale. Chciałem to zrobić od bardzo dawna. No kurde, a ciebie tylko wpuszczam tutaj, a ty już robisz jakieś dziwne rzeczy, kurde, paszą wodę. Przy drzwiach stoi cały czas czegoś. O, to jest też bardzo ważne. To są takie jakby karty, pojawiały się od czasu do czasu na końcu walki. No, od czasu do czasu będziemy mieć możliwość wybrania karty, no nie, ale to oczywiście nie jest takie łatwe, ponieważ się zakrywają i się mieszają, tak więc no, trzeba, jeżeli chcemy coś dostać konkretnego, to trzeba uważać. Tam dostajemy expa, persony, odnowę HP, pieniądze i nową broń. I od czasu do czasu nic nam się nie trafi. Ale to zawsze oni pokazują, co możemy dostać. Tak więc niech będzie persona. Jej! Znowu tabakę dostaliśmy do duszy. Nasi kumple dostali level. Na razie Yukari, no i Junpei także dostał. Nieważne. Jej! Dawaj mnie to, co tu jest. Znowu lekarstwo. Co to ja, kurde, chciałem powiedzieć? Tak, znowu cień. Dobra. Tak, tak, wiem, już to zrobiłem. Chodź tu! Kurde, gin! A teraz nam chyba wyjaśni all-out attack, które tu zrobiliśmy już do tej pory. Would you care to hear more about this? Ta. When enemies are thrown off balance, they become vulnerable. An all-out attack will allow your entire team to attack simultaneously. Your enemies will be unable to defend against it. It's a very reliable method of attack. A i właśnie jeszcze trzeba wspomnieć, że all-out attack jest... Im mamy lepszą broń fizyczną, tym więcej zadamy obrażeń. Whether or not you want to perform an all-out attack is up to you. But remember, you cannot perform it when you're alone. So if you want to have it in your arsenal, make sure your team's comprised of at least two members. That's all you need to know about all-out attacks. Do you understand what I've just explained to you? Of course. Then, that concludes the basics of battle. But there's one last thing I need to tell you. Shadows become stronger the further you advance. If you don't think you can win a battle, retreat at once. There may be times, however, when an escape will be impossible. Walki z bossami. This battle is one of those times. O, okej, dobra. Nie mam zamiaru uciekać i znowu zapomniałem tu całą rotację ustawić, cholera jasna. Masz, zagram na twoich, na mojej harpie i zginiesz. Muszę przyznać, że Orfeusz ma fajną fryzurę. Podobną do mojej, tylko że jest biała. Moje włosy są niebieskie. Pewnie! Dzień. Bierzmy ich! Pis, pis, pis i do widzenia! Bye bye, shuffle time. Okej. Kolejna persona, nie? Nie Pixie, tylko ta druga. No, dziękuję. Wyciągnąłeś kartę Asparaga. No i już ją mamy. Przy okazji też. Może powinienem pozmieniać te persony podczas walki od czasu do czasu, by zobaczyć, pokazać, na czym to polega.
Tak, wiem, rozumiem. Kurde. I know! A czemu ja levela jeszcze nie dostałem? Ile expa mi brakuje? Jeden... Jasny gwint! No trudno. Chyba jeszcze jedna walka na nas czeka. Przy okazji zobaczę, co tam te persony mają. Details. Dia... Buffu. To jest lodowy atak. Nie, nie jest to. No, deals light ice damage, freezes one foe. Dobra. Posumundi leczył truciznę. W sumie podoba mi się w tej grze, jak i ogólnie w Shin Megami Tensei, jak to, że skille mają swoją własną nazwę, tak jakby. Nie takie coś, że fire, ice, thunder i takie coś, tak jak chociażby Final Fantasy. Tylko po prostu to jest takie oryginalne bardziej. Let's go back to the dorm. Ale kurde, mi jeden punkt expa brakuje do następnego, kurde, poziomu. A, i tutaj mówi, że możemy się rozdzielić, ale tego nie będę robić, ponieważ to jest zbyt niebezpieczne. Dobra. Nie będę tego używał. Ach, o, muszę, kurde, tego użyć w takim razie. Rozumiem. Fuck. Split up. Dobra, róbcie sobie co chcecie. Dobra, co chcesz zrobić? Zostańmy tu jeszcze. Regroup? Tak, regroup. Wracajcie do mnie. Dawaj mnie, co ty tam znalazłeś. Nic! Nie chcesz mi nic dać? Może jak wrócimy, to dopiero wtedy. No nic. Tak więc... 8, kurde. Trzeci segment filmiku, który nagrywam, musiałem przez te telefony i co nie tylko zatrzymać nagrywanie i tak dalej. Tak, ponieważ nie mogę zapauzować, mogę to tylko zatrzymać. Alright. O, dziękuję. To mi się przyda. Ale jestem pewien, że jakby to była kasa, to byś mi nie oddał. Ponieważ czasem nie oddają nam rzeczy. So, how was it? Było fajnie. I don't know about don't this. Don't get discouraged. You completed your task, and that's something to be proud of. Wow, I never knew I had that kind of power. But damn, I'm beat. Ty jesteś zmęczony, kto cały czas rozwalał tych przeciwników ogniem. That's because you were bouncing around like a little kid. Yeah, you look pretty tired yourself, Yucatan. I'm still trying to catch my breath, actually. Chyba sobie jaja robić. Ja wykonałem całą robotę. W końcu jestem liderem. That's the effect of the dark hour. You'll become fatigued more easily. Don't worry though. You'll adapt. But I'm surprised. You all did much better than I expected. Jej, ponieważ jesteśmy zarąbiści. No time, Akihiko. Który masz level, Akihiko-senpai? Tak czy siak, kombinując swoje moce z twoją drużyną, mogliście rozwalić cienie. Czujesz więź, która tworzy się między wami. E? O nie. Znowu mnie zastrzelili, kurde, ci snajperzy. No i to tak jakby nasz social link został polepszony. Staliśmy rank 2. Poziom drugi z 10. Tak jest. Tak jak Yukari i Junpei, czujesz się zmęczony. Decydujesz, że byłoby lepiej po prostu powrócić do twojego pokoju i odpocząć. Jej! Ale chyba możemy iść dalej. Jestem zmęczona. Wracajmy. Nie mogę już tego... A, głodny jest. Okej, w takim razie. Pójdźmy do Velvet Roomu. Teraz możemy. O, tutaj jesteś. Witaj w Velvet Roomie. Więc myślę, że już czas, żeby wyjaśnić, co tu naprawdę robię. Moją pracą jest tworzenie nowych person. Ale żeby tak zrobić, muszę połączyć twoje personowate karty razem. W innych słowach, połączę je w jedną personę. Liczba person, które są w tobie, to mniej więcej 170.
Nigdy nie widziałem gościa z tak dużymi możliwościami wcześniej. Jeżeli będziesz miał social linki, będziesz mógł stworzyć jeszcze większe, jeszcze silniejsze persony. Hehehe, to będzie bardzo interesujące. Tak więc, kiedy zbierzesz karty, przynieś je do mnie. Jeśli będziesz chciał dowiedzieć się czegoś więcej o włączeniu, porozmawiaj ze mną i dam ci parę wskazówek. Jak mogę ci pomóc? Połącz persony. Dobra. Zobaczymy, co z tego będzie. W sumie nie jestem pewien, że będzie... Myślę, że nie będzie nic takiego ciekawego. Angel. Chyba nie mogę jej jeszcze mieć, ponieważ to czwarty level, a ja mam trzeci. Tak, to ma związek z tym. Basz. Chwila. Basz. Basz. Nie, się nie zmienia? Myślałem, że to się randomizuje. Już przy łączeniu person niektóre skille mogą do tego rezultatu się dołączyć, no nie? W tym wypadku to jest basz, ale zawsze myślałem, że to jest jakieś losowe czy coś w tym stylu, ale wygląda na to, że nie. Bufui Dian. Nieważne. A zaraz, a Triangle Spread, zobaczmy, jak wszystkie ze sobą połączę. 11 level. Kurde, przydałoby się nam. Ale niestety, mój poziom jest zbyt mały. No trudno. Idę stąd. How may I help you leave? Tak jest, dobra. No to myślę, że już czas powoli kończyć tą sesję. Zapiszemy. Tak, zapisywanie skończone. Kurde, emulator jest po polsku, a gra po angielsku. Dobra, niech będzie. Check battle tips? Nieważne. No, tak więc. To by było na tyle, co do pierwszej sesji z Persona 3 Portable. Mam nadzieję, że wam się podobało, że nie pierdzieliłem 3 po 3, bo szczerze mówiąc, nie spałem dzisiaj w nocy za bardzo. Ta gra mówi cały czas, żebym wszedł wcześniej spać i co nie tylko, i moja postać tam chodziła. Więc powinienem brać z tego przykład. No. Wielkie dzięki za to, żeście się zatrzymali. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do następnego razu. Cześć.